czerwiec 2023. Widzimy wieżę Kościoła Świętego Piotra. Wieżę Kościoła Świętego Jakuba. Miejsce, gdzie została olbrzymia katedra. Zlikwidowana w 1806 roku, kiedy Francuzi przejęli Hamburg. W Kościele Świętego Piotra urządzili stajnię na koni. Tutaj mamy Scientology Kirche, Kościół Diabła. Miejsce oznaczone tutaj właśnie kamienie, te białe kamienie. To było, oznaczają, jak wielka była katedra, która tutaj powstała na klasztorze świętego Angskara. Wcześniej tutaj kościół mariacki wybudował Karol Wielki w 808 roku. Klasztorze świętego Angskara 4 lipca 965 roku umarł święty papież Benedykt V. Wiedzą o tym politycy. Ciekawe jest, że 4 lipca wiele rzeczy się dzieje, jak również powstanie Ameryki. 4 lipca 1776 roku było dniem, kiedy rabinem Hamburga, Mazbeku i Altony został słynny rabin Rafał Cohen, rabin z Poznania. Tu mamy kościół świętego Jakuba i miejsce, gdzie była właśnie katedra. To jest restauracja z Monachium, Zeit, Helmut Schmidhaus, który był kanclerzem Niemiec od 16 maja 1974 roku. Były to rocznice, kiedy Gauleiterem, który miał wszystko już pod sobą, 16 maja 1933 roku został Kaufmann. 20 lat był odpowiedzialny za Hamburg. Kuzyn Teodora Kaufmana z Nowego Jorku, który oficjalnie już w 1933 roku podawał, że naród niemiecki jako naród ma zginąć. Tak jak wydali dekret 14 sierpnia 1943 roku, kiedy na Wawelu poświęcono sztandary krwi, 143 sztandary. Tego dnia wydano dekret, że Adolf Hitler jest mesjaszem narodu niemieckiego. Już wcześniej, w 1933 roku, dzieci w szkołach musiały się uczyć modlitwy do Adolfa przed obiadem i po obiedzie. Tylko nikomu nikt nie powiedział, że Adolf Hitler chodził śladami trzech Adolfów. Adolfa II, założyciela Lübeck, Adolfa III, założyciela Hamburga, Adolfa IV, świętego Franciszkanina, który ufundował wiele miast, ale ze zbratem Brunonem również klasztory. To pradziadek polskiej królowej Małgorzaty Brandenburskiej, urodzonej w Berlinie w dniu, kiedy zmarł święty Ludwik, król królów. Tutaj mamy Muzeum Gozłowie Werbe. Pierwszy raz to muzeum widziałam 19 lipca 1981 roku. Ostatni dzień wystawy u Faraona, na której byłam, myśląc, jak dobrze ma ten fotograf. Burza opatrzeń sprawiła, że w tym muzeum pracowałam 33 lata. 33. rocznica mojego pierwszego pobytu. 19 lipca urodziła się moja piąta wnuczka, nasza kochana Ebunia Marta. Nazywa się jak Święta Tereska, której jestem zawierzona, zanim przyszłam na świat pod opiekę. A dzisiaj radosny dzień dla mnie. 61. rocznica mojej pierwszej komunii świętej na Uksywiu, w przepięknym kościele świętego Michała Archanioła. Kościół był z 1223 roku. Założyła go prababcia polskiej królowej Małgorzaty Brandenburskiej. Kościół należał do fundacji
Norbertanów w Żukowie, gdzie 12 października 1223 roku zginęło 9 Norbertanek. Klasztor Norbertanów jest również w Raciborzu, tam gdzie jest pochowana nasza polska królowa Małgorzata, przez której koronację 26 czerwca w 1295 roku zostało odnowione Królestwo Polskie po 216 latach. 216 lat było od pierwszego objawienia się Matki Boskiej, od zabicia świętego Stanisława. Było to 1079 rok, kiedy w Górce Klasztornej objawiła się Matka Boża. W Górce Klasztornej, gdzie byli misjonarze świętej rodziny, zostali zamęczeni. 45 kapłanów 11 listopada 1939 roku, kiedy w Owińskach, w byłym klasztorze cystersów, zamordowali ponad 1000 pacjentów ze szpitala psychiatrycznego, który tam został na terenie klasztoru cystersów utworzony w XIX wieku. Świadkiem tego był nasz niezwykły kapłan, ksiądz Józef Woźniak, urodzony w Hamburgu 7 lutego 1913 roku. Wychowywał się w Ostrowie Wielkopolskim 3 czerwca 1939 roku został kapłanem. Właśnie jego pierwsza placówka to było kapela właśnie w tym szpitalu w Owińskach. Aresztowany w październiku, wywieziony do Dachau, gdzie przybył z wieloma swoimi przyjaciółmi, kapłanami. 29 października w 1941 roku przebywał w Dachau do 1945 roku. 29 kwietnia, od września 1945 roku był kapelanem w Hamburgu, kapelanem w 4 szpitalach i w 6 obozach. Tam był również dla Polaków, bo było tutaj w Hamburgu około 1,5 miliona, nie, 0,5 miliona Polaków, 60 kapłanów, w tym 9 kapłanów z Dachau. On jeden razem z nimi wrócił do Polski 8 września w 1946 roku, kiedy cała Polska w Częstochowie została zawierzona przez kardynała Glonda Niepokalanemu Sercu Maryi. 8 września w 1947 roku był Exodus 47. Do Hamburga przywieziono 4,5 tysiąca Żydów na statkach Exodus 47. 4,5 tysiąca Żydów załadowano we Francji, Montpellier, 11 lipca 1941 roku, 1947 roku, w rocznicę rzezi wołyńskiej, zorganizowane również przez te same siły. I wywieziono ich do Hajfy. Tam zostali ostrzelani, zatrzymano statki. Statek nazwano 17 lipca 1947 roku. Exodus 47. Przywieziono ich tutaj do Hamburga 8 września 1947 roku i ciężarówki odebrały ich, skierowano ich do obozów koncentracyjnych przy Libecy. Były to obozy prowadzone przez Anglików. Na tych terenach misyjnych Łuka Sobieskiego, który był arcybiskupem 5 kościołów. 1932 roku ufundowano 15 obozów koncentracyjnych, gdzie likwidowano Niemców.
co otrzymał proboszcz tego kościoła, list protestacyjny.